Siemaneczko, to Żakola z tej strony, witam Cię na moim kanale we wrześniu. Pierwszy materiał i już jakiś tam unboxing. Rozpaczka. Nożyk. Mój nożyk mały. Jedziemy z koksem. Coś fajnego, małego przyszło, nowego. Jestem pierwszy. Zobaczymy. Podobno fajne. Zaraz się dobierzemy. Dużo różnych folii, ale to nie będziemy tych folii tutaj pokazywać. Znaczy, no w temacie już wiecie, co to. A ja pierwszy raz się dowiaduję właśnie. Zotac Zbox PESEL jest PI330 Pico. Takie maleństwo. Moja ręka. Moje dwie. Co tu mamy? Atoma X5Z8500. Kład Core 1.4.4 giga. Skacze do 2.24. Intel HD Graphics, oczywiście 2 giga LPDDR3600, 32 giga AMC Storage preinstall, Windows 10. No tam wiadomo, sieciówki, Wi-Fi standardowe, Bluetooth 4.0, oczywiście 802.11ac sieciówka. Card reader, audio, analog, input, output, USB port, 1x3.0, 2x3.0, 1x3.0 Type-C, 2x3.0, display output, czyli mamy display porta HDMI, power supply 5V na 3A i wymiary 115, 76 i 20 i 7mm. No, takie maleństwo. Kodzik, o jest kodzik, proszę, jakby ktoś chciał. Mamy kodera, o mamy. Mamy ostrość. Ostrość. O! O! Na różowym. Czarne na różowym. Słabo wygląda. No, to tu mamy kodzik. Jakby ktoś chciał i się możemy dobrać. Do wnętrza. Oczywiście 2 giga, 32 giga. Widać. 2 giga pamięci, 32 giga dysk. I tyle. PESEL jest. No, właśnie. Jakaś instrukcja i taki maluszek. A zaraz się po kolei do wszystkiego dobierzemy. Operating System Windows Recovery Disk, czyli 10 tu jest dodana. Nie to, że tam golas, nie? P-Series Quick Start Guide, User's Manual, instrukcja do recovery Windowsa, no i jakieś tam gwarancje. I to wszystko push delimit kopertka. To odkładamy na bok. Dobra. Zasiłka. Z wymiennymi końcówkami oczywiście. Anglacka i polska. Kitek. Zasilacz Kitek. Dodany. Tutaj mamy dwie śruby i przejściówka na jacki jakieś, jack na jack. Tu jeszcze jedna końcówka zasilająca. Podwójna, potrójna i to chyba wszystko. Znaczy, oprócz oczywiście tego. I to wszystko. Nieotwierane, jak widać, naklejka nietykana. No i zobaczymy. Czy odcisków paluchów nie ma. A jeszcze jest oczywiście uchwyt na przypięty na monitor. No, zafoliowane wszystko. Uchwycik. Może zdejmiemy. Nie połamiemy. Zdejmiemy i nie połamiemy. Oczywiście. Sorry. Folia z przodu. Folia z tyłu. Co tu jest? Tu jeszcze jakiś kodzik B309. To będzie widać w ogóle? Będzie coś. O. Taki sampelek. No i co? Z przodu. Gdzie to góra, gdzie dół? Sam nie wiem. Chyba tak. Czyli z przodu card reader. Z boku, z jednego boku power, z drugiego, znaczy przycisk power oczywiście, z drugiego boku wtyczka do zasilania, USB 3.0 dwie sztuki, a od tyłu USB 3.0 Type-C, DisplayPort, HDMI. Tu mamy
słuchawki, mikrofon i wyjście na sieciówkę. No i oczywiście Wi-Fi jest wbudowana, ale nie ma anteny. Otwierał tego chyba nie będę, bo nie wiem jak. Sprawdzam, czy tutaj nie ma gdzieś otworka. Pewnie jakaś zatrzaska jest czy coś, ale nie wiem. Jest nówka, więc szkoda mi trochę tego rozbierać. Jeśli by mi się naszło mnie, że będę rozbierał, to tam wam dogram jakieś małe filmiki, dodam. No, to by było na tyle. Przyglądaliśmy się nówce sztuce Z-Boxa PI330 Pico. Takiemu maleństwu. Do Windowsowych spraw da radę. Jest 10, więc jak jest zainstalowana, mam nadzieję, jak nie, no to preinstala może zrobię. Znaczy tak, może zrobię, bo nie wiem, ile będę go miał. Jak będę go miał na kilka dni, to tak. Jak będę go musiał w poniedziałek odesłać, to już nie zrobię. Ale jak zrobię, to jakiś, nie wiem, teścik może pyknę w międzyczasie. Jeszcze dogram właśnie jeden filmik z testów, z benchmarków tak zwanych. Oczywiście jakieś tam proste gierki, bo wiadomo, że na tym tam za dużo, nie, 2 giga, minus 10. Sorry, ale trochę mało. Przydałoby się pewnie więcej do pogrania. Ale tak, do prac domowych, takich... Taka maszynka do noszenia ze sobą, może nie w marynarce, bo no wielka nie jest, ale i ciężka też nie, ale tych akcesoriów dookoła niej trochę trzeba mieć, nie? Żeby to odpalić, to nie lapek. No, to jak mi się to uda odpalić i przetestować, to wam dam znać. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, check out.